transformator w idealnym stanie. Tutaj mamy całkiem dobrze zachowaną wentylatornię. Tutaj mamy zejście na dolną kondygnację. Tutaj dochodzimy do prawie że serca. Pewnie jakieś głowice czy coś. Co to jest? Cześć. Znajdujemy się właśnie, można powiedzieć, poniekąd w perełce. Schronie, zapasowym schronie dowodzenia. Zaraz tam sobie pójdziemy na dół, a to za chwilkę. Który został wybudowany na początku lat 90. tuż przed zakończeniem, można powiedzieć, okresu zimnej wojny. Znajdujemy się jeszcze w części tunelu dostępowego, tak zwanego tunelu dobiegowego. Schron został całkiem niedawno otwarty, aczkolwiek od razu powiem wam, że nie powiem wam, gdzie to się znajduje. Postaram się też nie wskazywać jakichkolwiek informacji, które mogłyby naprowadzić na tą lokalizację. Zresztą schron w tej chwili jest zamknięty. Te drzwi wszystkie są zamknięte. Jak oglądacie ten film, zamknięte na stałe, więc nie ma szans się dostać do tego miejsca. Może przejdziemy sobie to po kolei. Tutaj mamy pierwszą śluzę. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie zachowania. Teraz sobie przejdziemy do części dekontaminacyjnej, czyli właśnie tutaj, gdzie znajdujemy się, pierwszy przedsionek. Być może widzieliście na innych moich filmach właśnie takie okienka. Tutaj widać ze szkła hartowanego. Oczywiście ktoś to już rozbił. Nie jest to pancerne szkło, ale hartowane. Tutaj, że tak powiem, żołnierz, który wchodził do obiektu, był kontrolowany. Instruowany o tym, jak ma się rozebrać i tak dalej. Przejść dekontaminację, tu były prysznice. To już zresztą opowiadałem kiedyś na jakichś innych filmach. Tutaj mamy już chyba ostatnią fazę, ambulatorium i tu kolejne prysznice. Nie wiem dokładnie, dlaczego tak zostało to skonstruowane, ale no, tak to wygląda tutaj. Dobra, wracamy do części przedsionkowej. Tutaj mamy już wejście do bunkra, do schronu. Tu jest jakaś część wentylacyjna. Jak widać, no, w całkiem dobrym stanie wszystko zachowane. Oprócz tego osmolenia, które jest wynikiem pożaru, który się pojawił w agregatorni. No wam pokażę właśnie później jeszcze tą agregatornię. No niestety wszystko spłonęło tam. Ale nie wszystko. Tu mamy filtry wstępne i główne filtry, a tu pewnie komorę rozprężną do czerpni. Czerpnie wszystkie są zablokowane, zamknięte, więc nie ma też szans wejścia. Zresztą teraz już nie ma szans wejścia w ogóle do tego schronu. Dobra, no to jesteśmy już w głównej części schronu. Oczywiście standardowo jest to konstrukcja monolityczna, oparta na względnie prostokącie. Tutaj mamy całkiem dobrze zachowaną wentylatornię i wymiennik ciepła. Widać, że to już jest nowoczesna konstrukcja, też zajmująca dużo mniej miejsca niż tego typu urządzenia w innych obiektach. Tutaj mamy jakiś termometr. Tak, aczkolwiek nie, to nie jest termometr, chyba to jest jakiś... Nie, to jest termometr, tak, to są stopnie Celsjusza. Aha, to tak jest, to tak było. No... Raczej nie mamy tutaj 18 stopni, raczej tak mi się wydaje. Tu są jakieś temperatury różnych elementów tego urządzenia. Dobra, no obiekt jest dość dobrze zachowany dzięki temu, że jest zamknięty. Tutaj mamy zejście na dolną kondygnację, bo schron jest dwukondygnacyjny. Zaraz tam tu pójdziemy sobie. Tutaj mamy pomieszczenia, nazwijmy to niezidentyfikowane. Prawdopodobnie to były jakieś pomieszczenia łączności czy coś w tym stylu, aczkolwiek raczej niekoniecznie tutaj stały jakieś nadajniki czy coś takiego, no bo to nie był schron typowo łącznościowy, komunikacyjny, tylko raczej schron zapasowy dowodzenia. Oto mamy taki artefakt w postaci pryczy. Tych pryczy jeszcze zobaczymy kilka w kolejnej części schronu. Tutaj mamy jakąś taką jakby suwnicę czy coś. Nawet działa. Dalej to właśnie tu mamy suwnicę, chyba prawdopodobnie do szybu technicznego, który jest pod naszymi stopami tutaj, o tutaj. Maxtra bla bla bla, 4 kN na metr kwadratowy. Ok. Tutaj też kolejne pomieszczenie, takie sobie dziwne, że to są takie pojedyncze prycze, nie wiem dlaczego tak jest. O, tu mamy barierki, które były prawdopodobnie rozstawiane w tych miejscach, o tu, w celu zabezpieczenia tego, żeby ktoś tu nie wpadł po prostu poniżej. Dobra, idziemy dalej. No, kolejne pomieszczenia, tu mamy jakąś centralkę, ale bardziej rozdzielnicę. No, jakichś takich zwykłych kabli, jakaś krosownica. Tutaj pewnie jakieś pomieszczenie, no szczerze mówiąc nie wiem jakie. Oprócz tego, że nie ma opisów, to nie ma też planu, nie ma też zbyt dużej wiedzy na temat tego miejsca. Tak jak mówiłem, od 1995 roku ten schron jest opuszczony, zamknięty i raczej niedostępny, aczkolwiek w pewnym okresie był dostępny i właśnie spłonęły tu niestety jakieś rzeczy i tak jak tutaj widać, skąd się wziął ten pożar i cała ta sadza na suficie. Tu mam jakieś tablice, jak widać ktoś tu był w 1998 roku i chyba w 2005. Ogólnie no raczej tutaj mało kto przychodzi, z racji na to, że jest to dość skomplikowane wejście, powiedzmy. Okej, tu wszystkie pomieszczenia są tak troszkę wyprute, zniszczone. Kolejna prycza. No i tutaj te pomieszczenia niezidentyfikowane. No trudno ocenić, do czego to służyło. Nie ma planów, nie ma wiedzy. Dobra, tu byliśmy. Okej. Przejdźmy sobie dalej, bo do ciekawszych tak naprawdę, do ciekawszej części schronu, czyli do budowlanej kondygnacji technicznej głównie. A tu co mamy? Mamy dalszy korytarz przecież, tak. No i stąd przyszliśmy, teraz okrążyliśmy cały schron dookoła, idziemy na dół. Są tu dwie klatki schodowe, jedna właśnie taka, a jeszcze jedna taka, którą wam za chwilkę pokażę. Okej. Zobaczymy, pokażę wam co tutaj ciekawego się znajduje. Może od najmniej ciekawej części. O, tego nie widziałem, jak robiłem zdjęcia. Już sekundę, tylko wam pokażę. Gazeta z 1992 roku. No to jest niezłe. Tak naprawdę to kilka razy trzeba by było taki schron przejść, żeby wyczaić wszystkie takie perełki. Okej, dobra, idziemy sobie po kolei. Raczej nie ma tu już więcej jakichś ciekawych rzeczy, bo został wypruty. Są tutaj nie za bardzo wiadomo co, do czego służyło. Okej, o widzicie, no znowu kolejne miejsce, które nie widziałem wcześniej. Kuchnia, właśnie tego mi brakowało, co nie? O. Kuchnia, o kurczę, no spoko. Jeszcze muszę porobić zdjęcia w takim razie. Kuchnia. Tu pewnie jakaś jadalnia czy coś w tym stylu. No dobra. Dobra, to za pamięci sobie zrobię zdjęcia, to na chwilę przerwy i zaraz do was wracam. Idziemy dalej. I dochodzimy do... O, kurde, znowu nie byłem tutaj. Cholera. Tutaj mamy prawdopodobnie hydrofornię. Hydrofornia, tak, bo to będzie w takim razie, to będzie studnia. To będzie ogólnie zapatrywanie w wodę. Tam pewnie są zbiorniki z wodą. Trinkwasser. To chyba woda pitna, tak? Nie? Nie wiem w sumie. Dobra, teraz tak. Tutaj nie byliśmy w sumie. Co tu jest? Tak. Piętro techniczne zawsze jest ciekawe. Tu mamy kibelek, no tak, no to mało ciekawe, ale mimo wszystko. UV-Leuchte. Nie mam żadnego pojęcia, co to są UV-Leuchte. UV, oświetlenie UV, nie wiem. Ale generalnie całkiem ile wszystko jest wyposażone. Znaczy nadal w sensie. Tak, co mamy? Ciężko stwierdzić. Też wygląda to na jakąś studnię głębinową, ale no nie wiem, czy to jest to. Kibelki, niestety poniszczone, więc tutaj niestety wandale też się udarli. Kibelków brak. Może tutaj dobrze, bo byłyby jakieś niespodzianki. Dobra, pójdźmy sobie dalej w takim razie. A tutaj? Już tu mamy. Też chyba jakaś sanitarna część. Tu prysznice. O, prysznic, ok. Prysznic. I znowuż kolejna partia kibelków. Nie wiem, czy to były koła edukacyjne, czy nie, czy to w ogóle kobiety pojawiały się w tych schronach, w tych czasach. Ciężko mi oceniać. O, tutaj byliśmy. W hydroforni to kuchnia była, ok. Tutaj bliżej nieokreślone coś. Tu znowuż kuchnia. Pokażę wam tej gazety z 92, 28 maja 92 rok. Muszę sobie coś poczytać. Karty płatnicze. Nie wiem, jak w tych czasach były. Okej. A to w sumie Niemcy. Kuchenka. To jest piec gazowy, ale taki... A nie, sorry, to jest chyba elektryczny. Zresztą nie wiem, szczerze mówiąc. Nie orientuję się. Okej. Idziemy do kolejnej części, do miejsca, które niestety spowodowało, że ten schron wygląda tak, jak wygląda. O tam, ale pokażę wam jeszcze drugą wentylatornię i drugi wymiennik klimatyzacji. No i niestety dochodzimy do części tak zwanej NEA, gdzie znajdowało się system zasilania awaryjnego, czyli ten właśnie tutaj agregat prądotwórczy. Tu znajdowały się kiedyś akumulatory. Tu już widać, że technologia poszła do przodu troszkę. Te akumulatory były pewnie jakieś innego rodzaju. Wiesz, tutaj widzimy taki podajnik jakby, który służył do przepychania tych akumulatorów w miejsca, w te tutaj szyny takie. Czyli to było po prostu przesuwane tutaj, przestawiane i akumulator mógł być wsunięty, no pewnie ważył kilkaset kilo. No i niestety dochodzimy do agregatu, do diesla. Nie wiem do końca, gdzie w ogóle nie wiem, jaki to jest model, marka i tak dalej. Być może jak się dowiem, to wam napiszę. Tutaj mamy, oj, do góry miałem dać, sorry. Do góry. To jest prawdopodobnie chłodnica do tego silnika. Tam za tym pewnie są zbiorniki z paliwem. Zresztą na pewno. Ciekaw jestem, co tu się paliło. Czy to właśnie to paliwo, czy co. Bo też w sumie ta skrzynia jest jakby no nie spalona, nie? A wszystko jest stopione. No chyba, że to stało się ją kiedy indziej. To jest jakieś pomieszczenie. Jakaś śluza. Do części dalszej. Aczkolwiek na pewno tutaj był główny pożar. Tutaj był główny pożar. To się zaczęło i się przeniosło trochę na inne części. Na szczęście schron jest tak skonstruowany, że raczej nie powinno się przenosić to. Więc nie wiem, czy to było podpalenie, pewnie tak. Pewnie jakiś niezbyt mądry człowiek chciał opalać kable albo co. Tutaj coś tu było na podłodze, ale nie jestem w stanie powiedzieć co. Tutaj dochodzimy do prawie że serca. Specjalnie zostawiłem wam na koniec. Tutaj mamy centralę telefoniczną. Tutaj dochodziły całe skrętki kabli. Jakiś pulpit, wszystko wygłuszone, ekranowane. Tutaj mamy słupki telekomunikacyjne. Niestety nie ma tutaj zbytnio informacji, co tam, dokąd dochodziły te sygnały. Trzeba by to jakoś rozszyfrowywać. Tutaj trochę poniszczone to wszystko jest, ale i tak nie ma tragedii. Tu pewnie jest komora kablowa. Jak zresztą widać, idą kable koncentryczne do anten, to mi się wydaje, ale tu nie mam pewności. Jak chcecie, to poprawcie mnie. Tutaj mamy tam te wszystkie, ja bym to nazwał patch panele na obecne czasy. No tutaj kolejne jakieś głowice czy coś. Możecie sobie poczytać, jak chcecie. Ta głowica jest bardzo ładna, taka powiedziałbym, co to jest? A to są te takie zatyczki do podłączenia kabli. Jak widać, wszystkie kable, znaczy wprawdzie są przecięte, nie? Wszystko no, nie jest wyprute, raczej tutaj dużo złomiarzy nie podziałali, na szczęście. Dobra, to teraz jeszcze na ostatek przejdziemy sobie tam dalej, aczkolwiek tam już chyba nic nie ma, oprócz te pomieszczenia są już puste. Tą klatką schodową, którą właśnie mówiłem, zaraz wyjdziemy. A w tym momencie pokażę wam najciekawszą mimo wszystko część tego schronu, czyli sterownię tego całego schronu. Ja mam jakąś kratę. Nie wiem, czy to był oddzielony schron od tego w jakiś sposób. No i mamy sterownię elektryczną i ogólnie sterowaniem całego obiektu właściwie. Obwody, zasilanie, wejścia, wyjścia, na wszystko. No. To jest komunikacja z tymi żółtymi skrzyneczkami, które tam widzieliście przy wejściach. Można było komunikować się. I kolejna szafa, tutaj prawdopodobnie jest zasilanie, nie wiem w sumie. Aczkolwiek to wydaje mi się, że jest układ elektryczny, bo to jest NEATank, czyli system zarządzania zasilaniem. Przypuszczam, że brązowe to jest zasilanie zapasowe. Dobra, nie będę kłamać, bo nie wiem. Ogólnie no trochę powycinane, ale i tak nie ma tragedii. Są jakieś urządzenia. Może prostowniki? Nie wiem. Znaczy nie. To jest chyba przetwornica na 24 V albo ładowanie 24 V, ciężko stwierdzić. Rok 89? Tak, bo schron został zakończony budować w 90 roku, więc to wszystko może być rzeczywiście tak jak mówimy. Tu są zasilanie wentylatorów. No niestety niemieckiego nie znam, przykro mi. Dobra, to teraz w takim razie wychodzimy sobie już na powierzchnię, a wejdziemy sobie właśnie tym wyjściem, które jest też wyjściem ewakuacyjnym. Inaczej, jest wyjściem dodatkowym, którego obok znajduje się wyjście ewakuacyjne. Okej, tutaj mamy, jak mówiłem, jeszcze kolejne prycze. Ogólnie w każdym pomieszczeniu są jakieś te prycze. Nie wiem dlaczego tak akurat po jednej pryczy. To są jakieś szafeczki. O, tu mam jakąś tablicę. Może jakiś pokój wykładowy czy coś. Ciężko to ocenić, nie? A tutaj... No tutaj wszystko wybebeszone, poniszczone trochę. A tutaj właśnie jest wyjście ewakuacyjne. Spróbuję wam to pokazać. Tam na górę się idzie, jest... Nie chcę mi się już tam wchodzić. Ale wierzcie mi, tam jest wyjście ewakuacyjne. Ale aczkolwiek zabetonowane całkowicie. Dobra, to tak obiecywałem, idziemy teraz tym wyjściem tutaj znajdującym się. Taki skrócik i dodatkowa komunikacja. Dobra, tu byliśmy, wszędzie byliśmy w zasadzie, więc skierujemy się do wyjścia. Strop, jak widać, jest stalowy, jeśli płyta jakaś stalowa, więc dobra, to jeszcze tutaj. Jeszcze pokażę Wam doskonale zachowaną stację transformatorową, która znajduje się, co ciekawe, w schronie bezpośrednio, w dość nietypowym miejscu. Dobra. I tutaj, za tymi zwykłymi, najzwyklejszymi drzwiami po zajściu, dobra, ale muszę wam przerwać, żeby tam zejść. Dobra, tak mówiłem, tam jest wyjście, tam stamtąd przyszliśmy przed chwilką i jesteśmy teraz tutaj i mamy tutaj system zasilania głównego, to przyłącze prawdopodobnie kablowe zasilania, transformator w idealnym stanie, chyba to są baterie kondensatorów. Aczkolwiek nie będę tutaj ściemiać, że wiem dokładnie o co chodzi, więc po prostu powiem tylko tyle, że to są baterie kondensatorów. Fajnie to wygląda, nie? Jak utopione w tym czymś. I transformator w idealnym stanie, aż wydaje się jakby słyszycie? Samolot. Mam nadzieję, że to nie będzie informacja dla Was, gdzie to się znajduje. No, trafa wygląda w bardzo dobrym, w idealnym stanie, powiedziałbym nawet. Dobra. Ok. Tutaj mamy jeszcze właśnie do prowadzenia kabli, jakaś komora kablowa, aczkolwiek widzicie, wszystkie pozamykane te kable. Może i nawet ten schron nie został użyty nigdy, tak naprawdę. Taka może być smutna albo niesmutna prawda. Dobra, to może w tym miejscu już się pożegnamy. Mam nadzieję, że film się jako tako podobał. Film jak to film, ale mam nadzieję, że się podobał ten obiekt, który jest moim zdaniem jednym z ciekawszych w tym roku, który obejrzałem. Udało mi się zobaczyć. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.